Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, ponownie jest dzisiaj ze mną Lewy, witam cię. Witam serdecznie. No i jak co tydzień omówienie kolejnego odcinka Mando trzeciego sezonu. Więc no po prostu nie ma co więcej mówić, przejdźmy do rzeczy. Tak. Dobra, więc tak, pomijmy już w ogóle aspekt techniczny, bo tak sobie właśnie gadamy, że po co po raz kolejny mówić o aspekcie technicznym, bo jak widać odcinki będą cały czas trzymały ten sam poziom techniczny, także tu w ogóle tą kwestię pomijmy. Tak, bo jak mamy tak co tydzień zachwalać po prostu, że no ta bitwa była spoko, tu jakiś był fajny element, no to to nie ma sensu. Po prostu no, będziemy właśnie sobie gadać o naszych wrażeniach z odcinka. Także tak. Przechodząc do rzeczy, jak ci ten odcinek podobał tak ogólnie? Ja naprawdę nie rozumiem, po co to Coruscant. Ja nie rozumiem tego, no bo widzowie, spójrzcie jak ten odcinek wygląda. Zaczynamy sobie akcją tam na planecie Bo-Katan, tą całą bitwą. Tylko szybko powiem, że ładnie wygląda, nic więcej. No, ta bitwa była fajna. Tak. I nic więcej już nie mówimy. Zaczynamy tą całą bitwą i ucieczką, nie? I nagle urywamy akcję i skaczemy na Coruscant. I Mando nie widzimy aż do samego zakończenia odcinka. Jakby ja nie rozumiem w ogóle powodu, dlaczego to się dzieje. Jakby po co nam jest opowiadane, co u doktora słychać. Czyli można stwierdzić, że ten odcinek ci się nie podobał. Znaczy, nie mówię, że mi się nie podobał, bo ogólnie to fajnie wyglądało. W sensie cała jakoś przyjemnie mi się nawet patrzyło na tą całą akcję na Coruscant. Mam pewne zastrzeżenia, o których no powiem, ale po prostu ja trochę nie rozumiem, po co to jest. Jakby, czy to znaczy, będzie miało jakieś znaczenie, czy jak? Nie wiem właśnie, nie rozumiem, jak to rozumieć. O, może tak powiem. Ja się cieszę, bo zobaczyliśmy live action Coruscant pierwszy raz od chyba 20 lat. Okej, okay, to się zgadza i ja się też mega cieszę, Coruscant wygląda naprawdę rewelacyjnie. Kiedy wyszła Zemsta Sithów? W 2005, minęło 18 lat. No. 18 lat temu ostatni raz widzieliśmy live action. Nie, wróć! Nie, stop, przecież w Andorze było. Było Coruscant? Było. Dobra, ale no to 17 lat temu ostatni raz było. 18 lat temu, no 17, dobra. 17 lat temu. Ale Coruscant wyglądało fajnie, jakby. Tak. Podoba mi się taki jakby lore, że to jest tak skomercjalizowana planeta, że dosłownie masz jeden fragment, gdzie widać jej powierzchnię, nie? Tylko ta góra, co była pokazana w odcinku. Mi się ten pomysł podobał. Taka niby prosta rzecz, ale pokazuje to bardzo, jak ta planeta jest skomercjalizowana, nie? No także jednak po prostu tutaj mamy planetę miasto, nie? No to jest takie... Tak. No jest to ciekawe. To jest stacja kosmiczna. Coś takiego. Można powiedzieć. No. I ja nie mówię, Coruscant naprawdę świetnie się prezentuje i fajnie je zobaczyć, tylko po prostu ja nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Jakby zapewne, jeżeli to pokazali, to doktorek będzie miał jakąś ważną akcję, zwłaszcza, że tam jest w ogóle pokazane rzeczy, jak Nowa Republika działa, więc to będzie miał jakiś wpływ na kolejne odcinki. On już nie będzie miał żadnej akcji, bo ja to zinterpretowałem tak, że on zginął w tym odcinku. A ja, że wymazali mu pamięć. Nie, to znaczy, to ma... On mówił, że to jest łupieżca umysłów, że może on nie zginie, ale mu chyba w tym mózgu przy takim stężeniu, jak tam dostał, to mu coś namiesza po prostu w głowie, nie? Ja bym to rozumiał tak, że przy normalnym przeciążeniu to by mu wymazało pamięć, ale dobra, że ona podkręciła. Do tego przejdziemy zaraz. Tak. Bo ty już wybiegasz. Tak, sorry. Generalnie ja się cieszę, bo w końcu mamy odmienne zdania na temat tego odcinka. W pierwszym narzekaliśmy razem, w drugim też narzekaliśmy razem, a w trzecim ja powiem, że ten odcinek mi się podobał i ja uważam, że to jest w końcu dobry odcinek w tym sezonie. Poprzedni był lepszy od pierwszego, ale to jest w końcu dobry odcinek, ponieważ faktycznie tutaj Mandalorianin został z Boba Fettowany. Dosłownie. Nie było go przez większość odcinka, ale tak. Ja tutaj bym chciał parę aspektów fabularnych poruszyć, tak. Ponieważ pierwsza rzecz. Ja uważam, że ten odcinek jest ważniejszy niż nam się wydaje, bo w tym odcinku jakby uważam, że dostaliśmy zalążki faktycznego rozpoczęcia powstawania Snowka. Mi się to nie podoba, bo ja nienawidzę tego Czemu wątku z klonowania Snow? W sequelach. Chodzi ci, że tam zaraz, doktor... Zaraz ci powiem, ponieważ... Dobra. Dr. Pershing zajmował się klonowaniem, nie? No tak. I było o tym mówione na samym początku też, że tam on opowiadał tak. o swoich badaniach. I to widzieliśmy przez dwa sezony Star Warsów. No. Znaczy Mandalorianina. I do tego był potrzebny Grogu. Do tego klonowania. I a, tak. Chodzi ci o tą teorię, że podobno właśnie... Jako, znaczy że tam, to nie chodzi... Prawdopodobnie. No, że... Znaczy to na pewno Grogu mogę jest potrzebny do stworzenia Snowka. Mogę ją przytoczyć? Chodzi o to, że bo ogólnie coś mówią o tym, że no okej, faktycznie Snoke jest klonem Palpatina, tylko mówi się o tym, że podobno on był takim klonem, który był zmieszany, że to było troszeczkę Palpatina, troszeczkę tam chyba ręka Luka została użyta podobno do zbudowania Snoke'a. Nie wiem, to nie jest chyba kanoniczne, ale... Właśnie nie mówię o tej kanonicznej teorii, tylko takiej niekanonicznej, że tam została już ta ręka Luka do stworzenia Snoke'a. Mówię, że to raczej ta ręka Luka to... No tak, wątpię w to, ale po prostu ci to przytaczam. I że właśnie jeszcze tutaj to akurat może być kanoniczne, że właśnie, zresztą
doktor sam mówił, że on to klonowanie tam korzystał z DNA różnych istot, że właśnie tutaj DNA Grogu zmieszane z DNA Palpatina miałoby stworzyć. Znaczy, no to jest logiczne, że Grogu użyli, jakby to jest fakt, nie? Tak mi się... A czy może nie, że Grogu, ale że Grogu był potrzebny do tego? No tak, i że ale, no taki oto sposób, nie? Po prostu. Wracając, doktor Pershing zajmował się tym klonowaniem. Na początku mi się wydawało, że ta oficer Moffa Gideona, ona mu będzie generalnie... Ma jakąś intrygę w tym, że ona mu pomaga, ale tutaj się okazuje, że tutaj Pershinga trzeba było nie tyle co zaangażować do pomocy, co go wyeliminować. No właśnie, ja tu miałem taki... Ona zabrała potrzebny sprzęt do tych jego dalszych badań. I mi się wydaje, że po prostu tutaj też wiemy z pierwszego odcinka, że Moff Gideon wymknął się Nowej Republice i gdzieś się tam ukrywa. No tak, tak. I nawet teraz było to też wydaje, mówione, nie? Tak, mi się tutaj wydaje, że Moff Gideon będzie dla kogoś pracował jeszcze wyżej, kto chce te badania dalej kontynuować. Mi się wydaje, że tutaj może być coś z Exegolem, może z Palpatinem, tak, nie tak, wiem. Tak. Ponieważ też mi się wydaje, że tam ta oficer Moffa Gideona miała ogarnąć doktora Pershinga, miała ogarnąć ten cały sprzęt i tak dalej, miała go wyeliminować, a Moff Gideon chciał odbić Grogu, ponieważ ta początkowa scena, gdzie gonili Dina i Bo-Katan, mi się nie wydaje, że to był jakiś losowy wataszka z Imperium, nie, który miałby na pewno nie. Taką flotę TIE Bomberów, taką flotę TIE Inceptorów i myśliwców TIE. I nie, tam nie było myśliwców, tak, to były same Interceptory z TIE. A no, TIE, co jest w ogóle niezłe, sam fakt tego, że zawsze jak była flota, to był 1-2 Interceptory. Tu jest flota złożona z samych Interceptorów. I mi się wydaje, że tutaj jaki zwykły wataszka z Imperium wysłałby aż taką flotę tylko po to, żeby zemścić się na kimś, kto mu ukradł no statek. No nie, no bez przesady, to była zamierzona akcja. Zrównałby jej dom z Z ziemią. I mi się wydaje, że oni po prostu wiedzieli, że Grogu jest u niej na statku, dlatego ją gonili. Tak. I jak nie Moff Gideon, to na pewno nie był pierwszy lepszy wataszka. I tutaj mi się wydaje, że poza Moffem Gideonem, co jest jeszcze bardziej prawdopodobne, że to był Admirał Thrawn. To jest mega prawdopodobne, że to był on, ponieważ no, Moff Gideon uciekł z więzienia, wątpię, że on by zbudował aż taką flotę, to może być on, to jest prawdopodobne, ale wydaje mi się, że Thrawn jest jeszcze bardziej prawdopodobną opcją, ponieważ on był na wyższej pozycji niż Moff Gideon jednak w tym tak, Imperium. Tak, on był nie? wielkim admirałem, czyli tym tak. najwyższym już stopniem. A poza tym mamy serial o Asocy w tym roku. I no tak. Tam Thrawn ma być, tam już się pojawi, jakby to umówmy się, to, nie, to jest kwestia czasu, po prostu no, w którymś odcinku. No tak. Więc ja uważam, że to jest mega prawdopodobne, że my zobaczymy, usłyszymy o nim przynajmniej w tym serialu, czyli trzecim sezonie Mando. Ja uważam, że to właśnie Moff Gideon albo Thrawn tutaj stoi za całą intrygą w tym odcinku. Mi się wydaje, że oni jednocześnie, w sensie, że Moff Gideon mimo wszystko był że Thrawn zlecał Gideonowi, a że Gideon no, jest w takiej sytuacji niewinnej, a, no to... to też może być, że Thrawn wkroczył do akcji. Pracuje do Thrawna, a tak. Thrawn pracuje dla Palpatina. Tak, no bo Palpatine w tym momencie jest na Exegolu i się chowa, nie? I znaczy, wiesz... No... Z jednej strony to jest spoko, tylko mi się z drugiej strony nie podoba to w jakim kierunku zmierza Mandalorianin. To znaczy? Bo kurde, jednak z niego się robi taki prolog do sequeli. No bo to jest taki w sumie trochę, Mando jest takim wypełniaczem ale między mi się to nie podoba, bo to jest takie łatanie sequeli innymi tworami. Jakoś nie jestem zaskoczony tym faktem, że takie coś ma miejsce. W sensie mi się też to nie podoba, nie? Ale wiesz o co chodzi. No, dobra, także masz coś do dodania, jeśli chodzi o ten temat? Nie, w sensie ja się zgadzam, że to może być to. Ja po prostu tylko takie nie ogarniałem, jak to w ogóle do tego, co to się działo. No. Jak ona finalnie, ta pani, ta kobieta, nie pamiętam już imienia. No ja też nie pamiętam. Dobra, ta, dobra. Ta ona, jak ona już tam doktorka, no tam usmażyła, to ja tylko miałem takie, przez chwilę miałem takie ej, co tu się dzieje, o co chodzi? Ona mi się wydaje, że ona pracowała dla Gideona, a ten atak, co był na początku odcinka, był spowodowany przez Thrawna. Tak. Że oni po prostu równolegle działają. No tak, sobie. Skoro oni razem pracują, no to wiesz, jeden robi jedno, drugi robi drugie, nie? Znaczy nie wiadomo, czy razem pracują, ale no na pewno jakieś powiązanie jest. Mówię, jak dla mnie jest, wiesz, Thrawn, Gideon jest pod nim i tak dalej, nie? Tak, ale generalnie ja jestem zaskoczony rozwiązaniami fabularnymi w tym odcinku, bo w ostatnim naszym omówieniu mówiłem, że
Ja uważam, że będzie tak, że Bo-Katan będzie bardziej zapoznawała Dina z tym, że można być innym Mandalorianinem i to też jest okej, okay, a Din będzie zapoznawał Bo-Katan z tym, że można się trzymać tradycji i to też jest okej. Okay. A tutaj wygląda na to, że Din, w ogóle cieszę się, że ten okropny wątek z tym zanurzeniem się w kopalniach Mandalore został zakończony w drugim odcinku, jak dobrze, i że możemy się skupić na tych ciekawszych wątkach w tym serialu dalej. No tak, tak, bo że... mamy już z tym spokój no i... No tak, że ten, to już jest zrzucone na dalszy plan i to już widać, ale zapowiada się na to, że to nie będzie tak, że oni się będą razem szukać złotego środka tej wiary mandaloriańskiej, tylko Bo-Katan przekona się do wiary Dina. No tak, bo ona po prostu faktycznie została... zostanie dzieckiem straży. No tak, bo ona została przyjęta, nie? Dodatkowo jeszcze fakt, tak. Ona już nie ma nic, bo straciła swój zamek. Tak, więc... mi się wydaje, że nawet nie jest to, że ona na razie chce być tym dzieckiem straży, tylko ona sobie tak pomyślała, że no w sumie to jest najlepsze, co ona może zrobić. No bo co, ona zdejmie zaraz hełm, wywali ją i będzie musiała sobie sama gdzieś po galaktyce latać i ukrywać się przed Imperium. A tak to se pochodzi w hełmie i przynajmniej ma dom. No tak. A 5 minut temu straciła dom. No jakby to jest idealne dla niej po prostu... W ogóle to było tak fajnie się idealnie łączyło, nie? Tu Bo-Katan traci dom, tu za chwilę no. Wraca do Mandalorian, nie? Jakby to jest tak... To już po prostu no ten... No wiesz, co chodzi. Ale... To jest tak fajnie się to zrobiło. No, ale po raz kolejny wkurza mnie fakt, czyli pas Wisla. Gość mówi do Bo-Katan, że jej lud się sprzeciwił, że w ogóle oni są przeciwko tradycjom i tak dalej. A klan Wisla to co? Pas Wisla, czyli gość, który dowodził Mandalorą przez jakiś czas, ściągał hełm praktycznie w każdej scenie, w jakiej się pojawiał. No właśnie, jakby to jest takie... Wszyscy z klanu Wisla ściągali te hełmy, więc... A on jeden nie akurat. No jakby co tam się wydarzyło? No nie, to jest... No chyba, że po prostu klan Wisla był rozdzielony na dwie planety. Na tą, gdzie były dzieci straży i na tą, gdzie był Mandalor. Bo dzieci straży, jakby oni żyli na innej planecie, dlatego ich ominęła ta wielka czystka i tak dalej. To chodzi o to, że może... trzy planety są w układzie chyba, nie? Czy jakoś tak? No tak, oni żyli na tym innym. Więc mi się wydaje, że może po prostu pas Wisla jest z tego klanu, z tej części klanu Wisla, która, wiesz, chciała żyć zgodnie z tymi starymi zasadami, nie? I może to dlatego. On może w ogóle nie wiedzieć, co... że jego tam, wiesz, tak. Jego wujek, czy tam... kuzyn. Miałem nadzieję, że między nimi się wywiąże jakaś rozmowa, między nim a Bo-Katan o tym tak, właśnie. Tak, 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 to byłoby dobre. Że ono coś powie w stylu, że nie wiem, pracowałam z twoim przodkiem i on ściągał hełm. No. A on wtedy się nagle zdziwi i przeżyje szok światopoglądowy. To by było w sumie spoko. No, także ale... tutaj jest dobrze i tu mogą się wydarzyć jakieś fajne rzeczy. Tak, więc ja dalej nie jestem fanem cofnięcia w rozwoju Dina. Nie, to nie. Jasne, ja tego nie chwalę. To oczywiście, że ale... tak. Dziwi mnie to rozwiązanie i jestem ciekaw, co będzie dalej. O, widzisz, ja teraz jesteś już zaciekawiony, bo ty w poprzednich odcinkach jakoś aż takiej ciekawości nie miałeś, co będzie dalej. No bo, mówię, w końcu dostaliśmy dobry odcinek, który jakkolwiek popycha fabułę do przodu, bo bohaterowie zachowują się jak kretyni, nie cofa się ich w rozwoju, w miarę nie ma, leniwego scenopisarstwa i są ciekawe wątki, które, no mówię, interesujące, bo naprawdę mi się chciało żygać tym. Cały sezon opierał się, bałem się, że będzie się opierać na tym, że Din musi polecieć z punktu A do punktu B, żeby zamoczyć się w fontannie. Nie, szybko zostało to rozwiązane ja i koniec. Tego. Tak, więc to jest rzucone na dalszy plan. Mi się wydaje, że on ściągnie przy kimś ten hełm, że on i tak nie będzie, jakby znowu będzie apostatą, mi się wydaje. Ściągnie w końcu ten hełm, ale no ciekawie się to zapowiada. Ale żeby też nie było tak kolorowo, to trzeba trochę ponarzekać. Tak, nie tak, podoba tak. Mi się to, co znowu zrobiono z Grogu, że to jest typowa maskotka, która ma być po prostu słodka. To, co oni z nim robią, jakby to on był ciekawy w pierwszych dwóch sezonach, bo nie było wiadomo, skąd on się wziął, nie? Czy to jest jakiś syn Jody, klon Jody, jakiś jego bratanek, siostrzeniec, czul wie, co to było. Dowiedzieliśmy się o tym, jak się nazywa, że przetrwał rozkaz 66, a teraz to w sumie tak sobie po prostu istnieje. I sobie jeździ z tym swoim mandaloriańskim tatą, ale nie wiem... Kurde, zrobili z niego taką po prostu maskotkę do sprzedawania zabawek. Ale spokojnie, jeszcze coś się zmieni, bo pamiętasz, że w zestu nie była scena, kiedy Grogu miał flashbacki ze skazu 66, także tak. Coś jeszcze będzie. Mi się wydaje, ja już na tym etapie Mandalorianina się nie zdziwię, jak w tej scenie się po prostu, wiesz, będzie, że Grogu miał ktoś zabrać, nagle wskoczy Mace Windu, pokona Anakina Skywalkera i zabierze Grogu. Bo jak mi się wydaje, że w tym serialu się pojawi Anakin Skywalker, bo w tym flashbacku widać, że ktoś rozcina drzwi i że one się topią. I ja uważam, że tam jest Anakin Skywalker, tylko tego jeszcze nie pokazali. A patrząc na to, jak teraz Star Wars lubi jechać na nostalgii, to nie zdziwiłbym się, jakby pojawił się Hayden Christensen. W sumie?
jako Anakin Skywalker. Miałbyś coś przeciwko temu, bo ja na przykład nie. Nie miałbym nic przeciwko temu, ale to pokazuje, że znowu zamiast gadać o Mando, ludzie będą gadać o Anakinie Skywalkerze. A to też nie? Prawda, no. Więc w sumie z tych narzekań, no to dalej widać, w jakim kierunku zmierza Mando, ale jest jednak lepiej. Że to już nie jest tak... Nie ma aż takiej tragedii, jest dobry odcinek, ale jeszcze nie jest idealnie, nie? Tak, jest coraz lepiej. W sensie dzieją się jakieś ciekawe rzeczy po prostu. Bo właśnie, tak. Żeby była jasność, to nie jest tak, że mi się wątek na Coruscant w ogóle nie podobał. Nie, to był fajny wątek, tylko sam fakt po prostu, nie, że Mando i mamy taki wątek, nie? Jakby ja po raz pierwszy doświadczyłem tego, że Mando przez większość odcinka nie było i mi się to po prostu nie podobało. W takim sensie. Jest... Spoko na odcinek Andora. Tak, na przykład. Nie? Tak, ja czułem, że oglądam odcinek Andora, naprawdę. Tak, bo niech Andor będzie od przekrętów politycznych i tak dalej. Ja nie mówię, że w Mando nie może być polityki, bo ja lubię politykę w Star Warsach, ale no wiemy, że po prequelach, znając ich historię, ludziom się nie podobała polityka w Star Warsach. Tak. Co jest dla mnie w ogóle głupie, bo to wcale nie tak, że w oryginalnej trylogii było mnóstwo polityki, tylko jakoś wtedy ludzie tego nie ogarnali. W oryginalnej trylogii to było w troszeczkę prostszej formie, jakby. Tak, tam nie było senatów i tak dalej. Tak, w prequelach stało to troszeczkę utrudnione, ja w Andorze się pogubiłem w polityce strasznie. Tam w oryginalnej trylogii było dużo też polityki i w prequelach. Ale była prostsza, Tak, ale ten odcinek Mando, gdyby po prostu w centrum tych wydarzeń był Mando i była też ta polityka, to by było super. Tak. Ale ja nie lubię, gdzie mamy serial o jakimś bohaterze i przez cały odcinek nie ma tego bohatera. No prawie. Właśnie o to mi chodzi. To mnie strasznie wkurza. I to jest jedyny chyba problem mój też właśnie, że go nie było. Ja ten wątek jakby polubiłem. Mi się to... Ja lubię takie generalnie odcinki. To najlepszy według mnie odcinek Bad Batch to jest odcinek, w którym praktycznie nie ma Bad Batch, nie? Tam też się to opiera na politycznych zatargach Republiki z klonami, nie? I takie rzeczy są mega, tylko mówię, żeby nie wywalać tego głównego bohatera z tych wydarzeń. Tak. To jest taki w ogóle śmieszny paradoks, nie? Z jednej strony te odcinki są fajne, a z drugiej strony nie ma głównego bohatera, nie? Bo sam mówiłeś, że odcinek, w którym nie ma Boby, nie? Jest najlepszym odcinkiem z całego serialu, nie? Znaczy, ja nie uważam, że jest najlepszym odcinkiem z całego serialu. Nie, że ty tak uważasz, tak, tylko że takie oceny są. Tak, ale generalnie tak uważam, nie? Tak, ale ja w ogóle uważam, że ten piąty odcinek Boby Fetta to powinien być pierwszy odcinek z trzeciego sezonu Mando. Już to mówiłeś, ale tak. Tak w ogóle. No to w sumie z tych naszych narzekań to ja bym na tym zakończył. Jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz do fabuły. Ja też będę coś chciał odpowiedzieć, ale to może ty najpierw? Ten serial pokazuje nam, to jest super według mnie, jakim tak naprawdę gównem od zawsze była Stara Republika, tak, Imperium, tak, Nowa Republika. Tak, jeszcze raz tak. Ja się dziwiłem oglądając Przebudzenie Mocy w kinach, że jak oni to tak spierniczyli, że znowu upadli i znowu się odwróciły, zaczęło odradzać ten najwyższy porządek. Ale teraz, jak ja patrzę, jakie oni wszyscy działania podejmowali, jak oni wszyscy to ogarniali, jak też Luke miał w sumie wywalone w to, co się dzieje, bo on sobie poleciał, on sobie zaczął budować akademię, on się nie interesował tym, co się dzieje, a w sumie powinien trochę się do tego przyłożyć, to Nowa Republika to jest po prostu imperium z nową etykietką. To tą samą politykę, tak się samo zachowują, tylko że robią gorsze rzeczy niż imperium, pozbywają się imperialnego sprzętu tylko dlatego, że był imperialny. A wiesz, pozbywają, co jest zabawne? Się, przenoszą wszystkie informacje z Imperium do archiwów i generalnie olewają to wszystko. Dosłownie to samo powiedziałeś w analizie zwiastuna. Dosłownie mówiłeś, słowo w słowo powiedziałeś to samo. Nie słowo w słowo, bo nie wiedzieliśmy wszystkich rzeczy, ale no, że też, że Imperium nigdy nie upadło. Tak. Ale nawet gdyby nie przenosili tych rzeczy z imperialnych do archiwum, gdyby nie to, to może Luke by się dowiedział o tym, że Palpatine planował od kilkunastu lat klonowanie i może by zapobiegli całym sequelom dzięki temu, gdyby nie wywalili tych archiwum. Ale wiesz, to jest takie słynne to na pokaz, Imperium już nie istnieje, to wyrzućmy wszystko, co z Imperium związane, nie? Zresztą dzisiaj pokazałem w tym odcinku też, że doktor tam chciał właśnie te badania. Nie, imperialne, wyrzućmy to, to nie można tego. Tak, jakby nawet mogli otworzyć armię klonów, nie? Nawet mam wrażenie, że to było jeszcze gorsze, troszeczkę jeszcze gorsze postępowanie niż Imperium mimo wszystko, nie? Bo jednak Imperium korzystało z tego, co zostawia po sobie Stara Republika, nie? Znaczy Republika. No bo Stara Republika to jest Imperium. No tak, i oni cały czas z tego korzystali, nie? Z jakby po prostu, dobra, Imperium jest tym złym, nie? Ale oni myśleli, jakkolwiek to nie brzmi, nie? Myśleli, faktycznie wykorzystywali to, co im się może przydać, nie? A tu przydadzą im się te rzeczy, ale to wyrzucali. Jest to bezsensowne po prostu. No, zresztą taka inwigilacja i kontrola. Ten robot nawet gadał z tym Pershingiem, tak. To ci się podoba? Tak. A no, to ci się nie podoba? Tak. To takie, wiesz, manipulacja ludźmi, nie? A tego nie możesz robić, bo to...
to możesz zrobić, bo ja tak mówię. I tak... Manipulacja. Znowu wszystko. Nawet powiedzieli w tym odcinku ta oficer ze statku Moffa Gideona, że dla niej Coruscant wygląda tak samo, tylko po prostu zdjęli sztandary Imperium. Że tak. To się niczym nie różni w polityce, we wszystkim. Taka resocjalizacja pracowników Imperium, że jak gość teoretycznie coś zrobił, to oni go nawet nie posłuchają, tylko wezmą i wsadzą go pod maszynę, która mu mózg wypierze. I tylko, było ona tam powiedziała, już wszystkie zeznania złożyła i tyle. Nie? My już wiemy, że ty po prostu cierpisz przez Imperium i tam no. I jeszcze mega myśl, zostawiać gościa pod maszyną, która mu może usmażyć mózg, jeśli trochę bardziej się ją podkręci. Zostawiają ją z kim? Zostawiają go pod opieką osoby, która na niego doniosła. Jakby fajne było też to, że w tej scenie się pojawił przedstawiciel gatunku generał Akbar, Kalmarianie. I właśnie w ogóle tu chciałem ja powiedzieć, nie? Bo doktor w pewnym momencie powiedział, to była pułapka. O, no. Ja się tak uśmiechnąłem wtedy, nie? Jak ja to usłyszałem. Gdyby to admirał Akbar tam był, to by jakby świetne. Był admirał Akbar, to on by nie zostawił doktora samego, bo admirał Akbar był myślącym jednak. Był gigaczarem. Oczywiście, ale... że tak. To jest jedna ze wszystkich postaci. Ty tak mówisz, że Imperium myślało, bo jak był Palpatine, to co by nie mówić, Palpatine to był najlepszy strateg w historii Gwiezdnych tak. Wojen. Jakby sequele go totalnie spierniczył, jak w sumie każdy inny. Sequele z Luke Skywalkerowały Palpatina. Również, tak. Ale Palpatine był genialnym strategiem, przecież najlepiej to nam pokazuje 7 sezonów Wojen Klonów, jak on sobie po prostu pogrywa z Jedi, pogrywa sobie z Republiką, z klonami, z każdym, nie? No ogólnie, geniusz Palpatine to jest po prostu... Jakby... Temu można by poświęcić, ja wiem, że to ja często mówię, ale to można by spokojnie poświęcić jakiś odcinek. Godzinny odcinek, nawet godzinny odcinek. I przez godzinę tak. Mówić, jakim to Palpatine jest geniuszem. Człowiek... Nieironicznie. Najlepszą... produkcją, która pokazuje te intrygi Palpatina są Lego Star Wars Kroniki Jody, nie? Tak, takie ironiczne. Tak, to było super, no. Tam zdobycia Holokronów, no to było super. Tak, ale schodzimy za bardzo z torów odcinka. Dobra. Także czy jeszcze masz coś? Coś do dodania. Jeszcze. Właśnie chyba nie. Chyba możemy już przejść do podsumowania jakiegoś. Że z każdym odcinkiem spada nam tutaj długość, bo aktualnie ja mam tutaj na nagraniu 25 minut. Też. W pierwszym odcinku było 50, w drugim było 35, no, a teraz 25. Coraz szybciej się wyrabiamy. Zobacz, ciekawe ile będzie trwał finał, nie? No bo już się wiesz, wygadaliśmy z wszystkiego, co chcieliśmy wygadać. Znaczy, nie, w finale będzie dużo do gadania, będziemy podsumować finale wszystko. Będzie dużo. Znaczy najwięcej gadania będzie przy odcinku z Bobą Fettem, bo to będzie uważam najlepszy odcinek dla mnie. Z Bobą finał, no pierwszy, bo trzeba było zacząć jakoś. I chyba tyle. Cokolwiek, ja mam wielkie oczekiwania do odcinka z Boba Fettem. W sumie wystarczy, żeby się pojawił Boba Fett tak na dobrą sprawę i miał jakąś fajną sekwencję. Widzowie, sprawdzimy jak to będzie. Zapamiętajcie, że Lewy powiedział, że ma wielkie oczekiwania. Zapamiętajcie to. No bo ja... Znaczy, no nawet nie, że mam wielkie, bo ja po prostu uwielbiam Boba Fetta. Mi wystarczy Boba Fett do szczęścia. Ja uważam, że Star Warsy się powinny nazywać Księga Boba Fetta. Niech zamiast tych wszystkich trylogii po prostu walną mi długą sagę o Bobie Fecie. Dajcie. Mi to wystarczy. Chociaż dajcie jeszcze ze 2 sezony Bobie. Niech on se ma. No ja mam nadzieję. Znaczy jeśli ma to tak wyglądać jak pierwszy sezon, to nie, ale dobra. Dobra, więc także... możemy przejść do podsumowania już w takim bądź razie. Tak. Czyli tak, mamy coraz lepiej, z każdym odcinkiem jest coraz lepiej. Wydarzyła się niestety ta sytuacja, że Mando nie było przez większość odcinka. No, ale przynajmniej się pojawił w tym odcinku, tak. Co jeden zielony jegomość. Tak. Coruscant po prostu super, że jest, Coruscant się świetnie prezentuje. Jakby tam wątek w ogóle, że Coruscant jest dobry. I chyba, chyba tyle. No więc w takim razie widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wejdźcie do lewego na kanał. No i widzimy się standardowo za tydzień w omówieniu kolejnego odcinka. Także w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!